Dzień dobry, szósty członek Gen Z. Mam już dość, po samym tytule wiecie co dzisiaj będziemy robić. Ja wam powiem tak. Spieprzę to. Nigdy w życiu nic w ogóle nie piekłem. Nic nie robiłem, żadnego deseru nie robiłem. Więc możecie trzymać za mnie kciuki. Ale jedyne co mogę wam obiecać to ciekawy content z gotowania w kuchni. I nieudaczny. Nieudaczny? Jak to się mówi? Bo nic się nie uda dzisiaj. Zawsze mówią, wierz w siebie, Patryk. Ale ja wierzę w to, że nie umiem gotować. I to jest jedyne, w co wierzę. Jedziemy do sklepu. I najlepsze jest to, że nawet nie wiem, co ja dzisiaj robię. Jakby dopiero teraz dowiedziałem się, że nie muszę używać piekarnika. A to by była stypa, bo ogólnie to wydaje mi się, że z piekarnikiem będzie trudniej. Więc w drodze do sklepu muszę coś znaleźć. Jakiś przepis, którego nigdy w życiu nie robiłem. I coś, czego Benek nie robił, żeby mi nie podpowiadał. Widzowie, ja wiem, że wy mi zarzucicie, że ja się nigdy nie staram na ugotowanych, ugrillowanych i tak dalej, ale ja wam powiem, że dzisiaj się postaram. Boję się tych zakupów, a ja myślę, że ja czegoś zapomnę. Rozumiesz? Ja właśnie zapomniałem zamknąć auto. O, no, widzisz. A, bo ja zakupy miałem robić. Zobaczmy przepis. Ty może kupię wice kwiaty na management. Borówki, nie wiem po co, i maliny, nie wiem po co, one się przydadzą na pewno. Co to czekolada deserowa? Chyba niesłodka. Stary, ja nawet nie wiem gdzie co jest. I mąki w ogóle z liczbą 450. Co to w ogóle znaczy? Czemu mąka ma jakiś... To co, jest 450 rodzajów mąk? To jest chyba stopień zmielenia. No to wielkość. Ile to ma stopni zmielenia? To jest taka chyba dosyć typowa. Kakao. To jest turbo słodkie. Dobra, biorę to droższe, bo... a może stary? Takie. Dobra, weźmy dwa w razie W. Nie, kakao się nie zmarnuje. Łyżka masła i esencja wanilii. Okej, okay. Czyli wyciąg z wanilii, tak? Czy jak to się mówi? Nie, no ja nie... Weźmy pokieruj, bo ja błądzę jak głupek. No szukałeś tej wanilii. Cukier puder potrzebuję. Mąka pszenna, 450. Tu jest tortowa. Dobrze. Co? Trzymałeś rękę na niej. A pszenna to tortowa? Tak, tak, tak. A myślałem, że to jest dwa inne rodzaje. Jest okej. Skam. O, aromat do ciasta. Ten wygląda lepiej. Waniliowy. Ej, prawie wszystko mamy. Polskie masło najlepsze. A, lody wezmę i dam gałkę lodów obok. I żebyśmy bez foremki nie wyjechali, Benek. Biorąc pod uwagę, że to co robisz będzie dosyć delikatne, fajnie by było mieć jednak silikonową foremkę. Ja myślę, że my przeoczyliśmy. Myślę, że tu powinna, stary, wlecieć jakaś kobieta i nam pomóc, bo kobiety zawsze znajdują te rzeczy. Wiesz, nie ma, a one i tak znajdą. O. Nie, to jednak musi być ceramiczne. Nie ma foremek, więc plan jest taki, idziemy po gorzką czekoladę i potem od razu do drugiego sklepu, który jest obok naszej chaty, więc mam nadzieję, że tam będzie. Jak nie, to będziemy musieli sobie jakieś poradzić. To jest chyba takiego. Tak. O, tu jest 90%. Dobra, to może tą klasyczną. Dobra, weźmy 3, bo jakbym spieprzył, to będę miał na drugą. I jajka jeszcze, stare. Mhm. Ja sobie mogę teraz zabrać kilka rzeczy i powiedzieć, że ja próbowałem to, wiesz, jakoś wcisnąć mój deser. A tak naprawdę po prostu mam ochotę. Ale się nie wysprzedaj, dobra? Chcesz jakiegoś batona na mój koszt? Takiego. He. Lecimy do drugiego sklepu. Ale najpierw kasa. Nie mam zamiaru uciekać. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w pieczeniu z mortalcie, czyli jak odwzorować tutorial z YouTube'a przez tutorial z YouTube'a mój. I dzisiaj zrobię to, żeby nie mówić głośno, bo są domownicy w domu, z własnego przepisu. Do tego potrzebujemy to, ale to na sam koniec, to jest nieważne, widzowie. Fakturka, żeby management zwrócił pieniądze, bardzo ważna rzecz, chyba najważniejsza w ogóle. Jeden... Ten, mąka 450 typ, 451 już nie siada. To, cukier puder, to kupiłem, bo za hajs managementu to mogę. Potrzebujemy kakao i na wolny wybiegu klasy A jaja. I wanila! Tego nie potrzebujemy. Ej stary, czegoś mi brakuje. Jakby mało rzeczy, nie? Jak z tego ma coś dobrego powstać, wiesz o co chodzi? Od czego zaczynamy? Sam nie wiem. Ja ogólnie tą gram w gierkę, wcale nie oglądam filmiku z przepisem. Ua. A skąd mam wiedzieć ile? Znaczy co? 100 gram masła. Ile to jest? 200. Połowa! Wszystko idealnie, widzowie! To będzie najlepsza rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłem. Co tu kąpiele podnie? Mniejszy garnuszek do większego i wrzątek. Okej. Okay. Oczywiście ja to wiedziałem, Benek. Oj. Chyba nie na tym to polegało. Przypali się, stary, bo dotyka dna. Już się roztopiło. Aaaa!
Zapomniałem, że to stare było w rządku. Dobra, widzowie. To też. Ej, chyba miałem tu na mniejsze kawałki pokroić. Ty, jej się już połączyła minie, patrz. Magia montażu. Ha! Mamy nożyczki? No nie wierzę. O, i co? Śmiałeś się z mojego pomysłu. No i... Rozbijamy dwa całe jaja. No jak całe? Co to za różnica? Dobra, nieważne. 100 gram cukru pudru. Patryk, coś ty wymyślił. 400, tak? A masz 100 odmierzyć. No, czyli dwa razy na pół. Myślisz, że to jest równe? Nie wiem. Mi się wydaje, że tak. I teraz... Działa. Jasno-żółta, z tego co pamiętam, ma być. Na równo, nie? O nie, najpierw byłem tą się dodać. To chyba nie ma różnicy, nie? Benek, stoisz tak... Właśnie bardzo chciałem ci jakoś pomóc, ale nie mam ręki wolnej. Ile to znaczy odrobinę? To jest na 2 kilo ciasta. No nie, poczekaj, brzy. No to ma z pół kilo, czyli 1/4. Będzie git. To mamy gotowe. Foremkę, powinniśmy bardzo dokładnie wysmarować masłem. Okej, okay, słyszałeś? Ważna rzecz. Każdą foremkę musimy bardzo bezpiecznie nasmarować masełkiem. O, moja ulubiona rzecz, stary. Odklejanie naklejek. No co za debil to przykleił w taki sposób. Ej, ale plus za to, jak ładnie zeszło, stary. Jakbyś otworzył cukiernię, tak by się nazywała. Sraka gwarantowana. Tak brzydko brzmi, a jakaś taka mniej wulgarna nazwa? Kupa gwarantowana. Słodki kloc. O! Jakim cudem to ma być w środku płynne? No, to się wszystko robi. Wydaje mi się, że ogólnie nie ma szans, nie? Ale tak optymistycznie. Jak to wyjdzie, to będzie kot. Dobra, co ma być, to będzie. Chcesz spróbować masy? No, jest okej. Okay. Co okej? Okay? Zarąbiste! Okej, okay, widzowie, jest to brudne, ale to nie ma znaczenia, bo i tak mamy to w takich rzeczach. Ja to przyszukuję już, schowam to, ponieważ muszę poczekać na innych. Bo jak wiecie, nagrywamy te wszystkie odcinki w jeden dzień. Dlatego ja oceniam, stary, no nie mam pojęcia, no nie wiem, jak to ma, stary, wyjść. Jestem za głupi chyba, żeby po prostu zrozumieć kuchenne rzeczy. Jestem za głupi w kuchni i mogę się do tego przyznać. No, nigdy nie piekłem ani nic. Nie rozumiem, jak to ma w ogóle być płynne w środku, ugotowane na zewnątrz. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przyszykuję talerze, a to schowam na razie. Jeszcze jedną rzecz miałem zrobić. Sosu z malin. Używam wyłącznie malin, nie dodaję cukru. Słyszałeś? Robimy sos, ale nie pitos, bo pitos robimy za wygranie oczywiście. Po prostu teraz muszę czekać. Jak wszyscy wrócą, no to włożę swoje danie do piekarnika, ponieważ potrzebuję 8 minut. Nie, no to na bank nie wyjdzie, stary, no to jest pewne. Okej, okay. 7 minut. 7 minut, a drugi 8. Bo stary, nie wiadomo, który wyjdzie. A ja w międzyczasie przyszykuję talerz. Oni to jakoś zawsze, stary, jakoś ładnie, tak? Ja pierdolę. No dobrze, no po kopie. Nie, no nie wygląda to dobrze. No, zrób jedną poniżej i jedziesz dalej. Nie, no ty mnie trolujesz, przecież to wygląda jak gówno. Nie, no stary, tak. Jej to ładnie wyszło. O. Stary, trzymam kciuki. Co, że tak? No. Ha? Dobra, jeden wykładam, jolo. O kurde, nie, stary, nie, nie, nie. 2 minuty przynajmniej. Mówię, stary, coś zrąbałem na za małą bąkę. Nie, no dobra, szykujemy lody, ekipy, stary. Jestem skończony. Nawet nie wiem, czy to jest, stary, trudne promienie, tak naprawdę. Nie, to jest woda. No ile procent myślisz, że to się uda? 70 do 30. Sprawdźmy to. No chłopie, szanse się zwiększają z każdą i minutą. Co? Jeszcze? Ej, jeden biorę. Dobra, uda się. Ej, on się przypieka.
czekają, stary. Nie, tu, nie na blat, bo zniszczysz. Lecimy. Nie wiem, co ja robię ogólnie, ale to dla mnie ma sens. No nie! W ogóle bym się tym nie przejmował. 2 minuty ostatnie. No. Pięknie, Patryk. Może się udało, nie jestem pewny. Wow! Czy to jest suflet? Nie, to ma być lava cake. Pierwszy mój deser zrobiony w życiu kiedykolwiek. Jedyne co robiłem to milkshake, gdzie wsadzałem wszystko do mleka i miksowałem. To może nie ostatni deser. Ale chcę powiedzieć, że pięknie to wygląda. Tak. Ja chcę. Udało się. 3, 4. Yeah! Profesjonalny lava cake. Piękniejszy. Bardzo ładnie. U nas tak nie płynie, ale ja jestem w stanie to wybaczyć. Ale i tak płynie, no co ty, Hania? Jest. Czemu myślałeś, że to zepsułeś? Bo miałem problem z tym piekarnikiem. Na przepisie pisało 8 minut, mam się piec, a wyszedł surowy. Ej, to było dobre. Bardzo dobre. Ale w ogóle mega szacunek. Bo ja bym w życiu nie spodziewała się, że tak ładnie i przygotujesz i jak to zrobić. Tak naprawdę kupione, dobra. Masz coraz mniej wymówek, żeby mówić, że nie potrafisz. Tak! Jak ja to kurde z 5 godzin robiłem? No i pora na ocenie ostatniego już deseru z tej serii. Czyli deser Patryka. Powiem wam, że jestem naprawdę mega pozytywnie zaskoczona, ponieważ w życiu bym się nie spodziewała, że Patryk zrobi taki dobry deser. Ostatni, ku mojej uciesze, wypiek. Bo to był wypiek. I to nie byle jaki wypiek, tylko wypiek, który w sumie wymaga troszkę skilla. Faktycznie nie jest prosty. Nie był to najlepszy suflet w moim życiu, ale był przepyszny. Jakby ten suflet czekoladowy według mnie był idealny. Ten, co ja dostałam z Hanią, akurat nie rozpływał się tak bardzo jak ten, który dostała reszta. Nie mam się do czego przyczepić, kurczę, niestety. Gość, kurde, jak zwykle gada głupoty, że będzie najgorszy, że kurde nie wyszło mu, a pierdzieli, bo kurde zrobił taki lava cake, że no nie ma się do czego przyczepić, nie? Ciasto wyszło bardzo dobrze. Z zewnątrz było faktycznie delikatne, w środku było kremowe, ale jednak gęściuchne, gorące, do tego lody. Od góry trochę był niedorobiony. Wydaje mi się, że przez to, że na przykład, nie wiem, blaszka nie była nagrzana, bo to nie była blaszka, tylko szkło. Może szkło się inaczej nagrzewa. Moim zdaniem deser Patryka jest na równi z deserem Hani. I ten mus malinowy, który też pewnie sam zrobił, tak ładnie rozsmarował. Mega, mega dobre. Kochani, sytuacja wygląda tak, że jestem z Patrykiem prawie 5 lat i nigdy nie zrobił mi takiego dobrego deseru. Mam trochę lekki ból dupy, że wcześniej się nie popisał. Ale powiem wam tak, tutaj nie ma co się zastanawiać. Deser moich marzeń! Uwielbiam go! Fondant czekoladowy to jest dosłownie mój wymarzony deser, połączony z lodami, jeszcze do tego był tam owoc. Pięknie był zaprezentowany, świetnie Patrykowi wyszło to, że rzeczywiście z środka lała się czekolada. No, ja jestem mega dumna z Patryka, super mu to wyszło i oczywiście tutaj no 10 dla Patryka. I to jest myślę jakby idealny moment na danie temu deserowi po prostu 9, więc daję 9,5. Nie dam perfekcyjnej oceny, ale dam 9,5, ponieważ to jest deser, który bardzo mi smakował. Ja na przykład, gdyby Hania zrobiła takie danie, nie dostałaby aż tak wysokiej oceny, dlatego że tego bym się po niej mniej więcej spodziewał. Po Patryku nie, zaskoczył mnie miło. Nie mam co obniżać, no kurde. Dyszka. Okej, ostatni odcinek, finał! I ja mam... Kurde, zapomniałem słowa, jest druga w nocy. Masz zaszczyt. Nie, zaszczyt! Ja mam zaszczyt kończyć to, ponieważ jeden z nas się wygrywa 500 zł. Zanim jeszcze przejdziemy do wyników, wpadajcie na nasze Instagramy. I musicie zostawić koniecznie suba, ponieważ jutro o 17 też pojawi się film na naszym kanale. Też? I nie z gotowaniem. I na miejscu 6. Z gością 45. What? Ilu? Wika! Brawo! Gratulacje. Miejsce 5. 45,5 punktu. Świeży! Tak jest! O, znowu punkty, to oczywiście gotowane, ale jaja! Dajesz 25, bo coś tak... 45,79! Co?! Fausti! Jestem w Polsce, niesamowite! Lecimy tu! Najniższe miejsce na podium. Ilość punktów 46,5. Wow. Ania! Co?! Co?!
O kurde! Gratulacje, cokolwiek się stało. Jestem dumny, że mogłem być w to. Ale jeśli będziesz pierwszy, chcę ci odpalić stówkę. Jeśli ty będziesz pierwszy... To ja mam ci odpalić stówkę. Na miejscu pierwszym. Z ilością 49 punktów. Miejsce pierwsze. I portfel powiększony o 500 polskich złotych. Dziękuję! Dla ciebie! Ale fajnie, czyli spodobały wam się bułeczki. Tak, dobre. Zupełnie tak jak twoje bułeczki. Proszę bardzo, beczka, a my się widzimy jutro o 17. Pa!